wczoraj, 28. No i jak na razie dla niego w Pucharze Świata nie było jeszcze miejsca w czołowej dziesiątce. Trzykrotnie był 11. Zobaczmy, jak zaprezentuje się dziś wiatr pod narty. Dobra prędkość na progu. No, dość wysoko leci nad zeskokiem. No i piękny skok. No, Martin Hamann oczywiście nie ma się czemu dziwić, zadowolony. Złapał trochę noszenia pod narty w końcowej fazie lotu, a ten uśredniony wskaźnik wiatru pokazuje tylko 33 setne metra na sekundę, więc tych odjętych punktów nie będzie miał wiele. 135 metrów to jego odległość. A zatem będzie w czołówce jak na razie tego konkursu. Jan Herle, lądując w tej odległości 138,5, miał wiatr 0,8 metra na sekundę pod narty, czyli znacznie lepsze warunki od oglądanego raz jeszcze Hammana. Niemiec będzie miał odjęty tylko 3,6 punktu. Noty za styl 18, 18,5 wysokie. No i Stefan Horngacher ma trochę powodów do radości. No, ostatnio nie ma ich zbyt wiele, bo Niemcy skaczą trochę słabiej, a już za